Chciałbym wykorzystać tę okazję i przedstawić panu komisarzowi naszą niespodziankę w postaci pana profesora. Pan profesor Madej przyprowadził ze sobą trzech swoich studentów, którzy niedawno zostali World Champions. I jeśli pan komisarz pozwoli, poprosimy któregoś z kolegów, żeby się pochwalił, ale licząc na zwięzłość w paru zdaniach, jakie, na czym polegało wasze osiągnięcie? This was an international programming competition, team programming competition that is becoming very famous. It has been held for the last 27 years, I think. And it has been over a year of our work together to prepare for this competition. We first won the regional contest that was held in Warsaw, Central European region. And then we went to the finals, and it's the first time we got such a good result. We are very happy to have won it. And that is, normally there are three or four Russians first, but now there's only second and third. Yeah, that's bravo, bravo. Thank you. Mm-hmm. Because look at them, you have number 30, you have Harvard University. Have you ever heard about that number? Cornell 30. Some lesser known place. MIT didn't qualify. Berkeley is here 13, Berkeley 30. But then you see the list, they say Tsinghua University, Shanghai. Two Chinese, Saratov, that's Russian again, yeah. Zhongshan, that's Chinese. And Zarat Shevchenko, Kiev National. So it's a very, congratulations, I would propose now. 27 lat temu rozpoczęły się bardzo ciekawe zawody programistyczne, które zainicjowało Towarzystwo Amerykańskie Naukowe, Association of Computing Machinery. Mianowicie uniwersytety amerykańskie chciały się porównać, jak sobie dają radę w programowaniu. No i rozpoczęto takie zawody, które, tak jak wspomniałem, od 27 lat się odbywają i z czasem przeszły na cały świat. W tej chwili włączyły się praktycznie wszystkie liczące się państwa na świecie do tego konkursu. On ma taką dwuetapową formę. Mianowicie na jesieni odbywają się zawody regionalne w około 40 regionach na świecie, a zwycięzcy na wiosnę jadą na ogół do Stanów na finały. No i Polska włączyła się w to mniej więcej 10 lat temu i od tego czasu Uniwersytet Warszawski rocznie wygrywa bądź jest na drugim miejscu na zawodach regionalnych, dzięki czemu awansuje do finałów. W tym roku osiągnęliśmy wreszcie zamierzony od dawna cel, czyli krótko mówiąc wygraliśmy ten konkurs i wygraliśmy w sposób nie budzący żadnej wątpliwości, no nie powiedziałbym deklasując przeciwników, bo to jest złe sformułowanie, ale w każdym razie rozwiązując największą liczbę problemów, bo konkurs polega na tym, że trzech zawodników, drużyna studencka jest wyposażona w jeden komputer, co jest bardzo istotne, ma w ciągu 5 godzin rozwiązać maksymalnie dużo zadań z puli przygotowanej przez sędziów. W tym roku było to 10 zadań. Drużyna nasza rozwiązała 9, następna po niej drużyna z Uniwersytetu Moskiewskiego 8, no a później 6 drużyn rozwiązało po 7 zadań i miejsca zależały już od czasu rozwiązania, sumarycznego czasu rozwiązania tych zadań. Warto może zauważyć, że wśród 12 najlepszych drużyn, tych, które dostały odpowiednio złote, srebrne i brązowe medale, nie ma w tym roku żadnej drużyny amerykańskiej. Świetna uczennia MIT, która w zeszłym roku była na drugim miejscu, w tym roku nawet się nie dostała do finałów. Harvard jest w grupie między 30 a 42 miejscem. Najlepsza drużyna amerykańska zajęła dopiero 13 miejsce. No i górą Europa. Po pierwsze 4 miejsca, czyli ci złoci medaliści, to są właśnie zespoły europejskie. W tym 2 zespoły, które awansowały do finału właśnie z naszego regionu. To jest poza nami Uniwersytet Komeniusza w Bratysławie.
W ciągu tych 9 lat naszych startów zajmowaliśmy już 6 miejsce i tutaj właśnie dwaj obecni zawodnicy byli w tej ekipie Vancouver 2 lata temu. Zajmowaliśmy 9 miejsce, 2 razy 11 miejsce. No w każdym razie zawsze plasujemy się w tej znaczącej części uczelni, co jest no, rzadkie. W ogóle z wszystkich uczelni na świecie tylko 3 mogą się pochwalić tym, że były 9 razy z rzędu w finałach. Poza nami Uniwersytet Kanadyjski Waterloo z Ontario oraz amerykański Virginia Tech. No i mamy zamiar, szczerą nadzieję, kontynuować. Może niestety już nie w tym składzie, bo tak jak wspomniałem, oni już startowali 2 lata temu, a wolno w finałach być tylko 2 razy. Natomiast Krzyś jest zawodnikiem przyszłościowym, był dopiero pierwszy raz, więc mamy nadzieję, że będzie w przyszłości kontynuował tą naszą chwalebną drogę. Nazywam się Krzysiek Onak, studiuję oczywiście na Uniwersytecie Warszawskim, jestem w tej chwili na 3 roku informatyki. To, co mnie interesuje, to jest to głównie matematyka i informatyka. Wszystko zaczęło się od szkoły podstawowej. Wszystko zaczęło się od komputera ZX Spectrum, na którym w pierwszych klasach podstawówki programowałem. Później zacząłem zauważyć, że jest to nie tylko komputer, ale jest to też wszystko, co dotyczy ogólnie tworzenia na przykład oprogramowania. Wszystko to, co jest bardzo blisko matematyki. Mam 2 młodszych braci. Jeden jest w tej chwili w liceum, do którego ja wcześniej chodziłem, a drugi jest w gimnazjum. Chyba raczej nie idą tą samą drogą, co ja. No w każdym bądź razie zawsze była pewna rywalizacja u mnie w rodzinie, jeżeli chodzi o dostęp do komputera. To nie jest konkurs matematyczny, tylko to jest konkurs programistyczny. To jest bardzo istotna różnica. Tutaj nie chodzi o znalezienie jakiegoś bardzo ciekawego, czy rozwiązanie ciekawego problemu matematycznego, ale zadania są formułowane w postaci na ogół jakiejś opowieści, anegdoty, które wiąże się z praktycznymi zastosowaniami. Można wiele różnych przykładów podać. Jedno z zadań, pamiętam, z których finałów polegało na tym, że pewna osoba była podana tam z imienia i nazwiska, mieszkająca w mieście, które miało ulice na ogół takie prostopadłe do siebie i miasto bardzo górzyste, lubiła jeździć na rowerze. Ale nie lubiła jeździć na rowerze, jak było za stromo. Oraz przestrzegała przepisów ruchu drogowego, było dużo ulic jednokierunkowych. No i teraz mając mapę tego miasta podaną, miejsce pracy i miejsce zamieszkania, trzeba było wyznaczyć trasę, którą ta osoba jechała z domu do pracy, spełniając właśnie owe warunki, przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz nie za strome wzniesienia bądź spadki. Zadanie inne, pamiętam, które bardzo było trudne, polegało na tym, że był kawał blachy i były robione cięcia takim bardzo ostrym nożem, pionowe i poziome, 100 cięć. Wiadomo było, jakie są punkty końcowe, początkowe i końcowe każdego cięcia i trzeba było wyznaczyć największy fragment blachy, który wypadnie o największej powierzchni w wyniku takich cięć, gdzie są podane te współrzędne początku i końca. To na przykład zadanie może mieć bardzo dużo praktycznych zastosowań. W tym konkursie się pojawiło zadanie związane w pewnym sensie z taką mutacją znanego problemu Komiwojażera, czyli podróżowanie z miejsca w miejsce najkrótszą drogą. Tyle, że było to w odpowiedni sposób utrudnione, ponieważ po drodze były wsie i miasta, trzeba było płacić myto w towarach, które się przewoziło. Myto było stałe w przypadku wsi, zmienne w przypadku miasta i trzeba było wyznaczyć taką trasę, która była, że tak powiem, najbardziej ekonomiczna z punktu widzenia finansowego, czyli najmniej trzeba było zapłacić towarów w trakcie przejazdu. Zadanie to, ten konkurs ma o tyle taką ciekawą charakterystykę, że to jest w pewnym sensie taka miniatura życiowej sytuacji. Mianowicie mamy pewien problem, który jest sformułowany w języku potocznym. Niestety tak jest często, że problemy nie są ściśle wyspecyfikowane, tylko podane w postaci potocznej. Trzeba zrozumieć, trzeba następnie znaleźć metodę rozwiązania, algorytm, który będzie z jednej strony poprawny, możliwie dobry, ale niekoniecznie najlepszy, ponieważ odgrywa rolę czas.
Dalej trzeba dobrać język programowania z dostępnej puli. W tym wypadku były 4 języki do wyboru. Oczywiście ten dobór zależy i od umiejętności osoby programującej, ale może też od typu zadania zależeć. Zaprogramować perfekcyjnie i wysłać elektronicznie rozwiązanie. Mam przy tym ograniczony czas, więc mamy taką rzeczywistą granicę czasową. Jeśli się zrobi to rozwiązanie o parę sekund za późno, to ono nie ma żadnej wartości. A w życiu też tak bywa, że jak się nie rozwiąże pewnego problemu w pewnym terminie, to trudno, stało się. Generalnie to mam żonę, dziecko, bardzo dobrze mi się tutaj w Polsce powodzi. Jest studentem Uniwersytetu Warszawskiego na 4. roku informatyki. No i generalnie bardzo lubię porównywać się z kolegami, gdyż to jest, no to daje możliwość właśnie skupienia się, porównania z innymi. W 7. roku życia chyba tata kupił komputer i stąd się zaczęła. Informatyka jest pasjonującą dziedziną, tak jak wiele ludzi patrzy na tego komputer i człowiek stukający cały czas w klawiaturę, to się ma zupełnie inaczej. To znaczy, owszem, komputer jest narzędziem, ale to tak jakby popatrzeć na matematykę i powiedzieć, że on tylko bierze kartkę papieru i coś wylicza na tej kartce. To nie jest tak, tworzone są nowe teorie, tworzone są nowe technologie. Zastanawiamy się, jak można wykorzystać informatykę w różnych dziedzinach. Teraz to, co nam już się udało w tej chwili, no to jest właśnie możliwość wsadzenia komputera gdziekolwiek. Znaczy w dowolne, gdzie tylko nie chcemy, mamy komputer. Natomiast to, czego jeszcze nie mamy, to możliwość współpracy tych komputerów ze sobą. No i jak gdyby to, co ja bym chciał robić, to właśnie umożliwić to, żeby mój zegarek mógł się swobodnie komunikować z kamerą i przekazywać jej pewne informacje, które mogą być cenne, żeby sama kamera kontaktowała się na przykład z tymi oświetleniami tutaj, mówiła, czy jest za dużo światła, za mało. To wszystko wydaje się w tej chwili jakąś przyszłością, jakąś niewiadomą, ale to kiedyś będzie. Kiedyś ustawienie chociażby właśnie takich kamer, mikrofonów będzie znacznie prostsze niż w tej chwili. Być może mikrofonu nie będzie trzeba trzymać nam nad głowami, tylko będzie można przyczepić do ściany, a on sam będzie potrafił dostosować się do każdego człowieka mówiącego tutaj. Także informatyka ma bardzo wiele zastosowań, ciągle pojawiają się nowe, no i mnie to po prostu fascynuje. Ich życiorys naukowy to jest godny pozazdroszczenia, bo zdobywali laury od najwcześniejszych lat na wielu konkursach krajowych, europejskich, międzynarodowych. I to zwycięstwo teraz to nie jest żaden przypadek. To jest suma wielu rzeczy, suma ich wielkich zdolności, wyników, które od młodych lat mają, świetnego zgrania, bardzo dobrej atmosfery i ciężkiej pracy, którą włożyli, zwłaszcza ostatnie 2 lata, bo dostali psztyczka w nos, kiedy zaczęli przegrywać ze swoimi kolegami w różnych rozgrywkach krajowych i europejskich. To jest tak zmobilizowało, że wtedy się zorientowali, że nie sam talent, nie same dotychczasowe wyniki, ale ciężka praca dopiero jest tym dopełniającym, niezbędnym elementem, żeby osiągnąć sukces. Od 7 lat już pracuję, to znaczy współpracuję, współpracowałem z jakąś małą tutaj polską firmą. W poprzednim roku i 2 lata temu byłem na praktykach w największych laboratoriach badawczych IBM-u w Nowym Jorku. W tej chwili współpracuję z japońską firmą Collabo Technology. To jest taka mała firma, też mała. Powstała, dostała kilkadziesiąt milionów joint venture i próbujemy stworzyć oprogramowanie do pracy grupowej, czyli na przykład takie mikrofony też. Pracuję na odległość, znaczy dział tak naprawdę produkcji znajduje się w Stanach Zjednoczonych, no a do mnie trafiają jakieś trudniejsze problemy, czyli oni tworzą oprogramowanie, jak napotykają na jakiś większy problem, to dają go mi, ja rozwiązuję i w ten sposób współpracujemy. Ja jestem całkowicie otwarty na świat. To jest tak, że nawet jak wyjadę, jeśli bym wyjechał, to niekoniecznie na całe życie. Można wyjechać, coś zrobić, wrócić, wyjechać jeszcze raz. Jak się Unia otworzy, to po prostu będzie łatwiejsze. Ja to, co chcę zrobić, no to chcę właśnie posunąć informatykę i informatykę jakby dla świata, czyli tej praktycznej zastosowania do przodu. Chcę być na początku tej całej fali, która, nie wiem, nadchodzi, niektórzy mówią, że się trochę cofnęła, ale w każdym razie ja sądzę, że jeszcze jest bardzo dużo do zrobienia i ja chcę to robić. A gdzie to? To jest jakby drugorzędna sprawa. O kraju trzeba pamiętać, o tym, co żeśmy otrzymali od uniwersytetu, od funduszu,
Natomiast trzeba również przejść do przodu i widzieć, gdzie w danej chwili można, można coś zrobić. Nazywam się Tomek Czajka i studiuję na trzecim roku jednoczesnych studiów informatyczno-matematycznych na Uniwersytecie Warszawskim. No i to znaczy historia mojego rozwoju jest związana z funduszem, znaczy mojego naukowego rozwoju jest związana w dużej mierze z funduszem. Krajowym Funduszem na Rzecz Dzieci. To bardzo, znaczy właśnie ludzie z Krajowego Funduszu mnie wciągnęli tak jakby w naukę tak na poważniej. Wcześniej się interesowałem matematyką trochę i startowałem też w konkursach matematycznych, natomiast spotkanie z ludźmi, ze studentami i profesorami z funduszu mi bardzo wiele dało, ja sądzę, i również informatyką zainteresowałem się dzięki funduszowi. No, teraz staram się nie zrywać tego kontaktu i będziemy z kolegami prowadzić teraz warsztaty też informatyczne dla ludzi ze szkół średnich, dla stypendystów. Fajna rzecz takie warsztaty prowadzić dla młodych ludzi. No, oni się okazuje są bardzo zdolni i bardzo wiele umieją i też od nich możemy się wiele nauczyć. To są zwycięzcy olimpiad informatycznych, bardzo wielu stypendystów funduszu. Znaczy właściwie chyba wszyscy, wszystkie czołowe miejsca w olimpiadach informatycznych zajmują stypendyści funduszu. No i to jest fajna rzecz pracować z nimi. Jeśli chodzi o samą olimpiadę informatyczną, która dziesięciolecie swoje obchodzi, właśnie w przyszłym tygodniu będą finały takie jubileuszowe, no to oni nie tylko z sukcesem najpierw przez lata występowali, ale w tej chwili są już członkami jury i pracują przy układaniu zadań i przy sprawdzaniu zadań. No i tak jak właśnie Tomek zaznaczył, to jest podwójne zadowolenie, bo z jednej strony człowiek właśnie czuje, że coś przekazuje od siebie, a z drugiej strony ten kontakt, oni już zauważyli, że kontakt z młodymi ludźmi jest ciekawy, z tymi młodszymi oni już się czują tutaj seniorami z pewnego punktu widzenia, więc co ja mam powiedzieć, zaznaczam.